Dzień dobry, kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne skorpiony na czytaniu tygodniowym od 9 do 15 października bieżącego 2023 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam i patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla skorpiona zapowiada. Poniedziałek, paść denar, wtorek, królowa mieczy, środa, 10 denarów, czwartek, paź mieczy, piątek, 4 buławy, sobota, rycerz denarów i niedziela, księżyc. No, bardzo ładny tydzień, w tle 3 kielichy, dużo radości, miłych spotkań w fajnym towarzystwie, jakaś impreza, jakaś uroczystość, ale też zakończenie, szczęśliwe zakończenie jakiejś sprawy, która być może trwała od długiego czasu, możliwy przyjazd, który bardzo Was ucieszy, kogoś z rodziny, z kim dawno się nie widzieliście, a za kim bardzo już tęsknicie. Moi drodzy, paść denarów w poniedziałek, dobry dzień na podjęcie pracy, naruszenie z jakąś inwestycją, z jakimś projektem, zapisanie się na jakiś kurs, jakaś nauka, praca, praktyka, nowa praca, być może dodatkowe jakieś zajęcie. Chcemy się w czymś przeszkolić, zdobyć jakieś dodatkowe uprawnienia. Te osoby, które mają dzieci, skupią się na talentach swoich dzieci, więc tutaj być może jakieś dodatkowe zajęcia bądź kursy rozwijające ich umiejętności. Spotkanie z młodszą kobietą spod znaku panny. Może odwiedzi Was córka, może siostra, może wnuczka. Ktoś tutaj będzie chciał pożyczyć jakieś nieduże pieniądze, no to w zależności jaką macie sytuację, możecie tutaj wesprzeć tą osobę. Drobne jakieś sprawy urzędowe pozytywnie załatwione, jakieś drobne płatności, nieduże sumy mogą też wpłynąć na konto. Jeżeli chcecie coś kupić, sprzedać, jest to dobry dzień, zwłaszcza jeżeli mają być to zakupy dla dzieci, być może uda Wam się coś kupić w promocji. Ogólnie co w relacjach? W stałych związkach bardzo dobrze, widać, że ze sobą rozmawiacie, temat rodziny, dzieci będzie teraz ważny, być może właśnie jakaś uroczystość, do której się przygotowujecie. Ale widzę, że uczucia są stałe. Niektóre skorpiony planują małżeństwo. Tutaj też jakieś sprawy związane z nieruchomościami, z domem, z mieszkaniem, może przeprowadzka, ale ogólnie widać, że jest między Wami ok. Jeżeli jakiś czas któreś z Was było gdzieś w podróży zawodowej, no to widać już tam tęsknotę i na pewno to spotkanie dużo radości Wam, Waszym dzieciom przyniesie, że rodzina wreszcie jest w komplecie i możecie się delektować swoją obecnością. Samotne skorpiony mają szansę kogoś poznać też na weselu, na chrzcinach, na jakiejś firmowej imprezie, może jakimś jubileuszu, jakieś fajne spotkanie z przyjaciółmi. Tam ktoś nieśmiały, że tak powiem, jest Wami zainteresowany, ale widzę, że Wy się nie śpieszycie, może na początku jakaś rozmowa, wymiana telefonów, i zobaczycie, co dalej z tego będzie. Dobrze, we wtorek mamy królową mieczy, więc dobry dzień na załatwianie spraw sądowych, urzędowych, administracyjnych. Ważne rozmowy w sprawie pracy, więc te skorpiony, które szukają pracy, być może w tym dniu podejmą decyzję. Dobry dzień na składanie różnych podań, pism, wypełnianie jakichś wniosków, nauka, wizyta u lekarza, neurolog bądź chirurg, jakieś zabiegi drobne, chirurgiczne, konsultacje lekarskie, ale też nauka i konsultacje z nauczycielem, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o naukę Waszych dzieci. Kobieta spod znaku wagi, wodnika bądź bliźniąt udzieli Wam życiowej, mądrej rady, wskazówki, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe bądź administracyjno-sądowe. Będziecie bardzo komunikatywni w tym dniu, jakaś konferencja, jakaś rozmowa, jakieś negocjacje przebiegną bardzo dobrze, zwłaszcza tutaj te skorpiony, które szykują się do podpisania jakiegoś ważnego, konkretnego projektu bądź kontraktu, no możecie liczyć, że współpraca będzie bardzo udana. Może zadzwonić do Was w tym dniu teściowa bądź mama i będzie chciała Wam tam udzielić jakiejś dobrej rady, w zależności od tego, jakie macie stosunki ze sobą, jakie relacje. Możecie posłuchać, a możecie, że tak powiem, wpuścić jednym uchem, drugim wypuścić. Nie pozwólcie tylko, żeby ktoś decydował Wam o Waszym życiu. W relacjach
komunikatywność. Tak to zostawię. W środę mamy 10 denarów, więc bardzo dobry dzień na załatwianie spraw finansowych, materialnych z domem, z mieszkaniem. Kupno, sprzedaż, wynajem, remont, kupno jakiegoś wyposażenia, sprawy rodzinne, majątkowe. Więc w tym tygodniu być może niektóre skorpiony podpisują jakieś akty notarialne, kupna, sprzedaży, wynajęcia mieszkania, zapisy dziedziczenia, spadki, darowizny, przepisanie nieruchomości na dzieci, jakieś udziały, rozliczenia z rodzeństwem, tego typu sprawy. Jeżeli staraliście się o kredyt hipoteczny, w tym dniu będziecie finalizować transakcję, podpisanie umowy kredytowej, później wizyta u notariusza. I jeszcze w tym tygodniu prawdopodobnie wpłyną pieniądze na konto, więc czy kupujecie, czy sprzedajecie, no będziecie bardzo zadowoleni. Co jeszcze? Może być jakieś spotkanie rodzinne z osobami, z którymi jesteście spokrewnieni, więc może zadzwonić mama, siostra, brat, ogólnie rodzice i jakieś tam być może musicie przedyskutować sprawy, bądź dotyczące już Waszej rodziny, tak? Skorpion może ma żonę, męża, dzieci i jakiś tutaj temat rodzinny trzeba właśnie związany z finansami przedyskutować. Może dodatkowa praca, może radość, że Skorpion zdobył pracę, może zdobył awans. Może dostał się na wymarzony kurs, może dziecko zdało fantastyczny egzamin, jest tutaj jakieś takie rodzinne wydarzenie, które będziecie celebrować w najbliższym gronie. Czwartek mamy Pazia Mieczy, więc tutaj telefon, wiadomość, na którą czekacie, dojdzie. Dobry dzień na to, żeby rozpocząć jakąś rozmowę, zacząć realizować jakiś swój pomysł, jakiś plan wdrażać w życie, skupić się na nauce, może zapisać się na jakiś kurs, na jakieś szkolenie, żeby zdobyć uprawnienia, zwrócić uwagę też na dzieci. Praca też z dziećmi, jako korepetytor, jako osoba, która prowadzi jakieś pedagogiczne, dodatkowe zajęcia. Wizyta Waszego dziecka u logopedy, u neurologa, bądź jakieś korepetycje z języków. Uważajcie w tym dniu tylko na plotki. Nie każda informacja, która do Was dociera, jest prawdziwa. Natomiast w związku mogą być, że tak powiem, zaczepki słowne odnośnie dzieci. Kto ma usiąść z nimi do lekcji, kto ma im zrobić kolację i tak dalej. Więc mogą być takie docinki słowne, nie reagujcie na to. Raczej to są takie z przekąsem, takie uszczypliwości, które no, nie są złośliwe, więc wybaczycie swojej drugiej połówce. W piątek mamy właśnie czwórkę buław, więc tutaj jakieś fajne, miłe wydarzenie, spotkanie rodzinne. Zaprosicie przyjaciół, bądź sami będziecie się gościć gdzieś w rodzinie, bądź u znajomych. W pracy fajna atmosfera, też być może jakiś jubileusz, jakieś świętowanie. Bardzo dobre relacje. Sprawy dotyczące bezpośrednio Was, bądź tutaj rodziny, pomyślnie załatwione. Ogólnie dzień bardzo dobry, bardzo taki bezpieczny, bez żadnych jakichś trudności. Możecie dostać jakieś zaproszenie na ślub. Bądź właśnie dowiecie się pocztą pantoflową, że być może tam kogoś z rodziny, córka bądź syn wychodzi za mąż, żeni się, a może sąsiadka z tego samego bloku, bądź jej córka. Jakieś takie ploteczki mogą krążyć właśnie w rodzinie, zanim Wy sami bezpośrednio się dowiecie, że jesteście zaproszeni na to wydarzenie. Być może po pracy właśnie jakieś tutaj uroczystości, obchodzenie czyjś imienin, urodzin, albo taka domówka. No rozpoczyna się weekend, więc chcecie sobie spędzić miło czas. Wyjść gdzieś do knajpki, nie wiem, do restauracji, posiedzieć sobie, porozmawiać i miło spędzić czas w fajnym towarzystwie, albo właśnie domówka u Was, bądź Wy gdzieś będziecie zaproszeni. W związkach bardzo dobrze. Nie powiedziałam o samotnych skorpionach. Moi kochani, macie szansę poznać kogoś. Tu dużo osób się przewija, czy to na uczelni, czy w otoczeniu właśnie Waszego miejsca zamieszkania. Ktoś Was obserwuje, komuś się bardzo podobacie, tylko ta osoba jeszcze nie ma odwagi do Was podejść. Jest jakieś skryte uczucie, bądź dotyczy to Was. No, ktoś tam Wam się podoba, ale być może czekacie na właściwą okazję. I taka okazja tutaj będzie właśnie. Gdzieś, żeby się pobawić, jakieś tańce, jakieś właśnie obchody, no nie wiem, jakieś uroczystości, gdzie można się spotkać, pośmiać, pobawić, miło spędzić ze sobą czas w gronie fajnych ludzi. I tutaj być może kogoś właśnie poznacie, bądź znacie już tą osobę, tylko jakoś zbliżycie się do siebie.
W sobotę mamy rycerza denarów, więc tutaj zaplanowany jakiś wyjazd służbowy. Niektórzy wracają z pracy, właśnie te skorpiony, które tęskniły bardzo za domem, wreszcie widzą się z rodziną. Niezapowiedziany gość, bądź zapowiedziany od dłuższego czasu, ale już tyle miał terminów, żeby przyjechać, że ciągle było to odkładane, przekładane na inny czas. Wreszcie się pojawi, może to być zodiakalny rak bądź byk. Ktoś przyjedzie oddać Wam te pieniądze, bądź jakiś przedmiot, który od Was pożyczał, na przykład samochód, bądź coś, nie wiem, jakieś narzędzia typu wiertarka, nie wiem, jakieś inne potrzebne przedmioty. No i przeprowadzka. Niektóre skorpiony tutaj będą się przymierzać do przeprowadzki, bądź już się przeprowadziły. Trochę tęsknią za starym miejscem zamieszkania, ale cieszą się, bo mają nowy dom bądź mieszkanie. Więcej przestrzeni dla siebie i dla dzieci. Ogólnie ta sobota długo Wam będzie się schodziła. Możliwy jakiś spacer, wycieczka do lasu na grzybki, jazda konna, jakieś drobne porządki w domu, jeżeli nigdzie nie będziecie wychodzić, bądź prace w ogrodzie przygotowujące ogród do sezonu zimowego. W niedzielę mamy kartę księżyca, więc tutaj być może niektóre skorpiony idą na nocną zmianę do pracy. Natomiast będziecie mieli problem z wyrażaniem, okazywaniem swoich emocji. Albo te emocje, które do tej pory były ukrywane, no będą miały ujście i wreszcie ze szczęścia ja tu widzę, że niektóre skorpiony się popłaczą, jeżeli kogoś zobaczą, kogo dawno nie widzieliście. No może, nie wiem, syn z wojska wreszcie wraca, może mąż wraca z dalekiej podróży, z jakiejś delegacji, nie widzieliście się dawno. Może brat, który też tam, no, gdzieś był za granicą na migracji. Więc tu takie widzę wzruszenie ogromne. Niedziela będzie też taką inspiracją, natchnieniem do tego, żeby coś stworzyć. Poczytać sobie książkę, posiedzieć w ciszy. Intuicja będzie niezawodna. Więc być może macie jakieś przeczucia prorocze, sny, zwracajcie na to uwagę. Pamiętajcie, żeby nie udawać i nie maskować swoich emocji. Jeżeli faktycznie chce Wam się płakać, płaczcie. Jeżeli coś Was wzruszyło aż do łez, okażcie tą emocję. Natomiast jeżeli dojdzie do jakiejś randki, tutaj moje samotne skorpiony, no to też zacznijcie się troszeczkę otwierać. Bo widzę takie onieśmielenie, takie troszeczkę udawanie. Tajemniczość, może trzeba wyjść poza pewne ramy i otworzyć się troszeczkę, dać sobie szansę, mówić o uczuciach. Jakaś tajemnica zostanie Wam w niedzielę powierzona przez zodiakalnego byka, bądź wreszcie będziecie zwolnieni z tej tajemnicy. Może dlatego, że niektórym tutaj właśnie szykuje się jakieś małżeństwo, ślub, bądź może być też ciąża, kochani. Ciąża i to dosłownie u Was skorpiony, bądź w Waszym najbliższym otoczeniu rodziny bądź znajomych. I ta dobra nowina, że tak powiem, w niedzielę będzie ogłoszona i niektórym skorpionom kamień spadnie z serca, bo być może tylko Wy o tym wiedzieliście, a tutaj wreszcie już jest upubliczniona ta informacja i możecie o tym normalnie dyskutować. No dobrze, kochani, to tyle. Bardzo fajny tydzień. Zrealizujcie go. Wszystko będzie się działo pomyślnie, bez żadnych przeszkód, bez żadnych stresów, nerwów, wykorzystajcie go maksymalnie. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Oczywiście pamiętajcie, że czytanie jest ogólne, nie dla każdego, więc dodatkowo zapraszam do słuchania filmu z Waszym znakiem ascendentalnym. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.